Nazywanie kogoś w dzisiejszych czasach szmalcownikiem albo nazistą jest niedozwolone prawnie. Dla przykładu możemy tu podać sprawę, w której jedna firma nazwała drugą firmę szmalcownikiem z tego powodu, że stosowała ona nieetyczny proceder w celu wyłudzania odszkodowań. Nie był to proceder niezgodny z prawem, ale był to proceder nieetyczny. Mechanizm działania można byłoby w teorii porównać do szmalcownictwa, w którym również działano niezgodnie z prawem, natomiast w sposób skrajnie nieetyczny. Sądy w tej sprawie wypowiedziały się jednoznacznie. O ile nie mamy do czynienia z handlem życiem ludzkim, nie możemy się posługiwać takim sformułowaniem. Ma ono negatywne odniesienie historyczne i w ocenie sądów takie ono powinno pozostać. W ocenie sądów posługiwanie się takimi sformułowaniami w odniesieniu do dzisiejszych czasów umniejszałoby również znaczenie tych słów w odniesieniu do ich negatywnych historycznych odniesień.